Dobry. Przystępujemy do montażu regału 2.20. Zaczynamy od wieńca dolnego. Pokaż to wieniec dolny. Wieniec dolny ma 1, 2, 3, 4, 5 otworów, ósemek samych, z prawej i z lewej strony. Tak, i on proszę położyć. I teraz boczki. 2.20 ma dwie szyny. Bardzo ważne jest, aby zamontować tymi kółkami, żeby one były na dole. Proszę wbijać kołki. I proszę zwrócić uwagę, że mamy trzy kołki, ósemki i dwa otwory na 6 mm. Z jednej i z drugiej strony wbijamy kołki. Następnie kołki, proszę pokazać tak, kołki, wciskamy w otwory kołki, a tutaj są otwory na konfirmaty. Proszę złożyć jeszcze teraz górny wieniec, proszę. Teraz górny wieniec proszę złożyć. Górny wieniec przykładami też. Czym się różni górny wieniec? Górny wieniec się różni tym, że tu nie ma, tak jak w tym miejscu, nie ma oporu na płytę. Tu jest przefrezowany przez cały. I otwory do góry są raz, dwa, trzy, cztery, pięć na 8 mm i dwie na 6 mm. Proszę wkręcać teraz konfirmaty. Następnie przystąpimy do przekręcania co koło. Proszę zwrócić uwagę, że są po dwa otwory, to są na ślizgi plastikowe, w których jest otwór, otwory są na wylot do przykręcania wkrętek. I proszę przykręcić teraz ten cokół. Wkręcamy je w miejsca, gdzie przychodzą ślizgi. Tam jest otwór na wylot. Na wylot, z tej strony nawiercone ósemką, a tam dalej jest czwórką. Wow. Tutaj tych ślizgów za dużo jest, nie? Daj tu wbij, tu dwa i na krawędzie. Albo tu i tam tylko.
Następnie przystąpimy do przybijania pleców. Do tej małej dolnej szafki. W zestawie są małe skrętki, przepraszam, gwoździki do przybicia pleców. Młotek. Nie, klękami nie. Czyli jeden przybija młotkiem. Tutaj też przybija młotkiem. Masz młotek? Przy wbijaniu gwoździa należy uważać, aby gwóźdź nie wyszedł do środka. Bić w miarę możliwości na krawędzi, aby gwóźdź nie był w środku. Teraz proszę to odstawić i przystąpimy do montowania szuflad. Do złożenia szuflad. To mamy boczki dwa, zamontowane po dwa kołki. Teraz trzeba z dna wybić też kołki. Następnie taki jest mimośród, który jest, zaciąga później. Tutaj się go wkłada, ale to będzie w późniejszym i się przekręca. Mamy zmontowane tył szuflady, które jest montowane na skrętkę. Tutaj jest otwór przygotowany na skrętkę, w którym pan Tomek skręci z jednej i z drugiej strony. To po dwa kołki i skrętkę. Teraz montujemy dna szuflad. Proszę zwrócić uwagę, że dno szuflad, pokaż Tomek drugim. Na jednym końcu jest kwadrat, tutaj prosto, kąt prosty, tu jest lekko ścięte. I to ścięte dajemy do góry, bo to przychodzi w przód szuflady. Teraz pan Tomek przystępuje do wkręcania czpieni do mimośrodu. Teraz, o których mówiłem już, mimośrody, włożyć tą puszkę w ten otwór i przekręcić, żeby zaciągnęło na ślimaku. I mamy szufladę gotową. Jedną. Jeszcze gałkę z przodu.
Teraz proszę zwrócić uwagę, że szufladę wkładamy na kółka, może być do góry, na kółka, czekaj, wróć Tomek, które tu jest kółko, na to kółko musi iść, jak gdyby nad tym kółkiem się wkłada, tak? Opada i wkłada się szufladę. Bardzo ważne jest, aby kołki wbijać w boki, nie wbijać go w blat, bo może przebić się dybel na wylot. Zawsze kołki wbijamy w boki. I znowu mimo środek. Mamy dół gotowy. Teraz przystąpimy do składania. Proszę to postawić tu na dole, na podłodze. Przystąpimy do montażu boków. O. Proszę zwrócić uwagę. Mamy tu otwory, które wejdą kołki z boków, a tu wejdzie czpień. Teraz pan Tomek będzie wkręcał czpienie. Proszę tu zwrócić uwagę, że kołki wbijamy nie tutaj, gdzie jest puszka, później na mimo środy, lecz tu, gdzie nie ma puszek. I to jest bok od regału, ale gdybyśmy mieli witrynę, to musimy zwrócić uwagę, aby otwory na zawiasy były poniżej tych dwóch otworów. Teraz puszczę półkę środkową, tak? Teraz wybieramy z zestawu półkę środkową z otworami na konfirmację. Co to jest konfirmat? Proszę pokazać. To jest konfirmat. I przystępujemy do przykręcania. Proszę przykręcać. Najpierw chwytamy lekko tylko palcami, żeby półkę zamocować, jak gdyby ją ustabilizować lekko. Najlepiej jak są dwie osoby, jedna trzyma półkę, a druga kręca konfirmat.
W zestawie jest taki kluczyk, można to robić kluczykiem albo wkrętarką. Górnego wieńca. Tak samo trzpienie. Kołki już mamy w bokach do góry wbite. I nakładamy wieniec. Można to z taboretu zrobić. To pan Tomek akurat jest wysoki mężczyzna. I teraz mimo środu wkręcamy, bo istniejące otwory, tak jak wszędzie. Teraz przystąpimy do przybicia chleba. Wyrzuć to. Należy ustawić regał względem pleców, żeby wszędzie ładnie dolegało. Gwoździe bijemy co 20 cm, tak? Tak mniej więcej. Dobra, teraz listwę, nie? Montujemy listwę do łączenia pleców. Bo plecy mamy na pewno mamy w dwóch częściach. Thank you.
przystąpimy do montażu półek. Są takie szpienie, proszę pokazać, które wbijamy w otwory. My standardowo bijemy na środkowy otwór, a można sobie podnieść wyżej lub niżej, o 5 cm w półkę. I zakładamy półki. Jednym ręką do góry i opuszczamy. Lekko trzeba nacisnąć, żeby stanęło na swoim miejscu. O tak, o tak. Teraz mamy regał jak gdyby gotowy. Gdy to jest to witryna, to przystępujemy do montażu drzwi. No akurat tutaj nie mamy drzwi do tego regału, ale zawsze trzeba patrzeć, że tu ma być zawiasa. Jedna, druga i trzecia. Pod tą środkową półką, która jest montowana na stałe. Dziękuję.